Przed laty była jedną z największych podstawówek na mapie Tczewa. Teraz wróciła. To skutek rządowej reformy edukacji. 28 maja szkoła podstawowa nr 4 na tczewskich Suchostrzygach otrzymała nowy sztandar. Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za ten cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Drodzy uczniowie, przekazuję sztandar w wasze ręce. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego ponownie. My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać czcią i dbać o to, właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobrej imię szkoły, naszego miasta i naszej ojczyzny. Szkoła to jest symbolem wartości. I również na szkoły te wartości wpisane są na szkodarze. Dlatego na każdej jednostce, która taka szkoła ma, jest to najważniejsza, najświętsza rzecz. No dokładnie. Dzisiaj mamy nie tylko święto patrona naszej szkoły, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale przede wszystkim mamy uroczyste wręczenie sztandaru. Do tej pory sztandar, który używaliśmy, jest już nieaktualny w związku z wejściem w życie reformy. Staliśmy się szkołą podstawową nr 4 i w dniu dzisiejszym pan prezydent wręczył nam sztandar już jako szkole podstawowej nr 4 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z powodu reformy szkoła wróciła do swoich korzeni, to jest znowu podstawówka. Ilu uczniów możecie obsłużyć? Jak to wygląda obecnie? W tej chwili w naszej szkole uczy się 703 uczniów, tak? W tym mamy 3 klasy pierwsze, 10 oddziałów klas siódmych oraz po 9 oddziałów klas drugich i trzecich gimnazjalnych. Od 1 września będziemy mieli już tylko trzecie klasy gimnazjum, ale będziemy mieli również 7 i 8 szkoły podstawowej oraz zerówkę, pierwszą i drugą klasę szkoły podstawowej też. No w tym roku będziemy dostosowywać kolejne sale lekcyjne z tego względu, że na dzień dzisiejszy mamy dostosowane 4. Kolejne 4 w okresie wakacyjnym będziemy starali się dostosować do potrzeb tych właśnie naszych najmłodszych uczniów. W skład obwodu szkoły podstawowej nr 4 wchodzą główne ulice z rejonu Suchostrzyk, Bajkowego i Prątnicy. W latach największego wyżu demograficznego, gdy jeszcze na Suchostrzygach nie było 12, w czwórce dzieciaki uczyły się na zmiany. Obecnie uczy się tu około 700 dzieci.